Odcinek jest oparty na faktach. W Watykanie działa kongregacja do spraw świętych, której zadaniem jest m.in. badanie domniemanych cudów. Przedstawiona historia pokazuje nam jeden z nich. Święty Dyzma. Reżyseria Cezar Manzano. Będzie dobrze. Kontynuować dawkowanie. Proszę mnie połączyć z doktorem Marcanem. Doktor Carmen? Coś poważnego. Wypadek na autostradzie. Uderzył głową o barierkę. Możliwy uraz mózgu. Przepraszam, pani doktor. Matka przełożona czeka. Teraz nie mogę. Proszę zostawić pacjenta z doktor Sandoval i pójść na górę. Każcie przygotować miejsce na bloku operacyjnym. Pamiętajcie o kobiecie z bólami. Mam nadzieję, że to poważna sprawa. Jak można odrywać lekarza od... Mamo, mogę zabrać miecz? Wiesz, że nie lubię, jak wynosisz zabawki. Będziesz płakał, jak dzieci ci go zabiorą. Obiecuję, że miecza nie oddam nikomu. Dobrze. Daj mi rękę. Jesteś gotowy, Rodolfo? Tak, proszę pani. Amanda, wreszcie jesteś. Myślałyśmy już, że nie przyjdziesz. Co? Miałabym zrezygnować z ostatnich plotek? Nigdy. Mamo, mogę iść się pobawić? Tak, ale nie odchodź daleko. Chcę cię widzieć. Powiedzcie, co słychać? Dziękuję, że pani przyszła. Matko, to nie jest dobry moment na zebranie. Oddział ratunkowy pęka w szwach. Jak zawsze. Pozwoli pani, że przedstawię gości. Oto księża Gustavo i Antonio, członkowie kongregacji do spraw świętych działającej w Watykanie. Przyjechaliby zbadać sprawę pacjenta w stanie wegetatywnym, który niespodziewanie wybudził się i zniknął ze szpitala. Proszę wybaczyć, pani doktor, ale wiemy, że pacjent uciekł zaraz po odzyskaniu przytomności. Jakakolwiek informacja o nim będzie dla nas pomocna. Przepraszam. Wzywają mnie do operacji. Carmen. Matko, sami jesteśmy lekarzami, widzimy, co się dzieje. Pani doktor, rozumiemy, że w obliczu zagrożenia życia informacje mogą poczekać. Przepraszam. Chętnie przedłożę pisemny raport. Mogę też udzielić wywiadu, jeśli będzie taka potrzeba. Doskonale. To nam bardzo pomoże. Proszę ze mną. Przepraszam, matko. Pani Chudiego? Czas do domu. To nie w porządku, dopiero przyszliśmy. Mama tak kazała. Gdzie jest Rodolfo? Musiał odjechać. Bez niego nie pójdę. Chodź i nie dyskutuj. Prędzej. Co ty mówisz? Luisa sama robi sobie paznokcie? Dlaczego nie chodzi do salonu? Podobno krępuje się wyjeżdżać do miasta bez kierowcy. Udaje damę, a paznokcie robi sobie sama. Jej sprawa. Mały? Skąd masz ten miecz? Znalazłem na ziemi. Teraz jest mój. O nie, mój drogi, to ulubiona zabawka Diego. Gdzie jest Diego? Nie przejmuj się, Amando. Dzieci już takie są. Wszędzie rozrzucają swoje rzeczy, ale tu nigdy nic nie ginie. Diego? 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 Andrea? Diego Andrea? Nie widzieliśmy go, nie. Diego! Zaraz znajdę jego kartę.
Tyle, że jak już powiedziałam, po wybudzeniu nie zdążyliśmy zrobić mu żadnych badań. Opuścił szpital samowolnie, bez wypisu. Powiadomili państwo rodzinę? Tak. Brata był zaskoczony. Zdziwiła go nagła poprawa stanu brata i jego nieobecność. Pacjent zniknął bez śladu. Przepraszam, że zabieram czas, ale zapytam jeszcze, czy pamięta pani okoliczności, w jakich został przyjęty do szpitala? Ratunku, pomocy. Potrzebujemy lekarza. Trzymajcie. Niech mu ktoś pomoże. Połóżcie go. Połóżcie. Brak reakcji na światło, to wskazuje na uszkodzenie mózgu. Proszę powiedzieć, co się stało. Od paru dni źle się czuł, wymiotował, tracił przytomność. Pokłóciliśmy się, nagle upadł na podłogę i zaczął coś bełkotać bez sensu. Wezwijcie doktora Marcano. Czy pan mnie słyszy? Proszę pana. Wtedy po raz pierwszy go zobaczyłam. Rozpoznanie było proste. Udar mózgu. Rozległy udar mózgu następuje, gdy... To wiemy, dziękuję. Czy może nam pani powiedzieć, co było dalej? Wszystko jest w dokumentacji. Przepraszam. Pani doktor? Jeszcze jedno pytanie. Pamięta pani słowa, jakie wybełkotał? Powiedział niewyraźnie, zdrajco. Nie wrobisz mnie. Nie wrobisz mnie zdrajcą. Matka przełożona miała rację, to osobliwy przypadek. Tak, ale został zgłoszony jako domniemany cud. Antonio, zastanówmy się, od czego zacząć dochodzenie w tej sprawie, bo znajdujemy się w ślepej uliczce. Nie rozmawialiśmy z pacjentem ani z jego rodziną. Nic dziwnego, nie zostawili adresu. W dodatku doktor powiedziała, że pacjent został zapisany jako NN, nieznanego nazwiska. Nie wiemy, o kim mówimy. Tak, ale mamy próbki krwi, odciski palców, zdjęcia. Ten człowiek istnieje. Musimy go odszukać. Nie możemy zostawić tej sprawy bez wyjaśnienia. Antonio, jesteśmy księżmi, nie detektywami. Jak możemy szukać anonimowego zbiega? A co, jeśli te trudności są częścią cudu? Człowiek uzdrowiony w niewyjaśniony sposób nie chce pogodzić się ze swym losem. Może jego wiara została wystawiona na próbę. Uważam, że Pan Bóg dał mu szansę, dlatego nie możemy się wycofać, dopóki nie poznamy całej prawdy. Nie rozumiem, co robicie w naszym domu. Powinniście przeczesywać teren w poszukiwaniu mojego syna. Panie Marcos, nie możemy szukać dziecka chodząc od drzwi do drzwi. Musimy zaczekać, aż porywacze nawiążą z Panem kontakt. Co Pan mówi? To strata czasu. Co będzie, jeśli się nie odezwą? Wtedy szansa odzyskania chłopca będzie niewielka. Nie pozwolę na to. Błagam, zróbcie coś. Rozumiem, co państwo czują. Oni na pewno zaplanowali to porwanie, by wymusić okup. Tylko zwyrodnialcy mogli zrobić coś takiego niewinnemu dziecku. Uczynimy, co w naszej mocy, by państwo odzyskali syna. Przepraszam. Tu nie wolno wchodzić. Ja wejdę. Muszę wejść, należy do rodziny. Chcecie mnie aresztować? Uspokój się, córko. Uspokój się. Jedz, Gerardo. Po tym, co przeszedłeś, musisz dobrze jeść. Nazywasz to świństwo dobrym jedzeniem? Niedługo będziemy jeść to, co najlepsze. Samo najlepsze. Nie takie byle co. Powinieneś być wdzięczny, że przeżyłeś. To nie jest życie. Przynajmniej takie, na jakie zasługuję. Tak dobrze szło. Tak dobrze szło. Ale ten głupek wszystko zepsuł. Ten, jak mówisz, głupek, ocalił ci życie. Przestańcie. Nie możemy zachowywać się przy stole jak normalna rodzina? Skończyłem. Nie jestem głodny. Synu, proszę. Okay.
Powiedziałem, nie jestem głodny. Nie jestem głodny. Dajcie mi święty spokój. Wychodzę. Został zarejestrowany jako pacjent numer 825. Po przyjęciu zgodnie z procedurą próbowaliśmy spisać jego dane, lecz nie miał dokumentów. Wezwaliśmy policję, by pobrała odciski palców oraz szczęki. A co stało się z mężczyzną, który go przywiózł do szpitala? Powiedział, że jest jego bratem i zaraz wyszedł. Policja próbowała go odszukać, lecz nikt go nie rozpoznał. Na podstawie odcisków ustalili, że nieprzytomny to przestępca poszukiwany za napady i wymuszenia. Dlaczego nie został zatrzymany? Ponieważ dokonano tych ustaleń zbyt późno, zanim przyjechali, już go nie było. Dla nas to tajemnicza sprawa. Kiedy go widzieliśmy, był w śpiączce, a potem nagle zniknął bez śladu. Uwaga! Proszę wszystkich o uwagę. Cisza. Niech pan pamięta, żadnych dyskusji. Proszę tylko słuchać. Halo. Mamy twojego syna. Żądamy miliona dolarów, jeśli chcesz dostać go żywego. Jak on się czuje? Muszę to wiedzieć. Chcę z nim rozmawiać. To wy zabraliście go z placu zabaw? Masz 24 godziny na zebranie forsy. Inaczej nie zobaczysz syna żywego. To wszystko moja wina. Dziękuję za zainteresowanie tym przypadkiem. Dla nas sprawa również wygląda tajemniczo. Dlatego z wdzięcznością przyjmiemy każdy dodatkowy szczegół. To niebezpieczny typ. Nazywa się Gerardo Sandoval, pseudonim Twarda Pięść. Dowodzi gangiem? Nie, pracuje na własną rękę. Ma brata Vincente, to jego ochroniarz i pomocnik. Towarzyszy mu na każdym kroku. Ochrania go, ale nie bierze udziału w akcjach. Tego nie powiedziałem. Obaj są przestępcami ściganymi przez prawo. Radzę odszukać jednego i drugiego i natychmiast nas powiadomić. Nie ścigamy przestępców, panie oficerze. I nikogo nie osądzamy. Próbujemy tylko wyjaśnić, co zdarzyło się tamtemu mężczyźnie. Pewnie myślicie, że to był cud. Powiedzmy na razie, że wyjątkowy przypadek. Jednak pamiętajmy, że wszyscy zasługujemy na przebaczenie grzechów. Nawet zbrodniarze jak Barabasz i święty Dyzma zostali rozgrzeszeni przez Pana Jezusa. Może dla niego uzdrowienie też będzie nowym początkiem. Dosyć. Dajcie mi święty spokój. Nie może pan się zgodzić na tak wysoki okup. Proszę pozwolić nam wykonywać nasze obowiązki. Właśnie, co wy tu robicie? Powinniście być na ulicach, ścigać przestępców. To nie takie proste. Przecież nie ma pan nawet pewności, że pański syn żyje. Nie mam. A pan ma? Panie Marcos, proszę zachować spokój. Za parę minut powinni zadzwonić. Niech pan im nic nie obiecuje, zanim nie przedstawią gwarancji, że mały żyje. To może być jedyna szansa, by odzyskać chłopca żywego. Pan ponosi za niego odpowiedzialność. Proszę nie okazywać słabości. Jeśli to zauważą, uznają, że są górą. Odbierz telefon. Słucham. Już myślałem, że nie zależy ci na synu. Zrobię wszystko, czego chcecie, ale muszę wiedzieć, że mojemu synowi nic nie jest. Masz dokładnie wykonywać moje polecenia. Posłuchajcie. Mam już te pieniądze. Ale jeśli nie porozmawiam z synem, nie dostaniecie ani centa. Postradałeś zmysły? Jak mogłeś?
Halo? Halo? Tatusiu, gdzie jesteś? Diego. 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 Tatusiu, gdzie jesteś? Diego. Synku, nic ci nie jest? Nie martw się. Tatuś po ciebie przyjedzie. Ostrzegam, nie próbuj kombinować. Wkrótce zadzwonię i powiem, jak masz dostarczyć kasę. Zgadzam się na wszystko. Mam te pieniądze. Sam je dostarczę. Przywiozę na wskazane miejsce. Tylko oddajcie mi syna. Oddajcie mi Diego, proszę. Nie złość mnie, bo następnym razem go zastrzelę. Czekaj na telefon. Oszalałeś. Chcesz, żeby go zabili? Zrób, co ci każą. To dla ciebie takie trudne? Wynoście się wszyscy. Daję słowo, że zrobimy, co w naszej mocy, by ocalić chłopca. Postąpiłem tak, jak pan mi kazał. Zrobiłem dokładnie to, co pan powiedział. Ale jeśli popełni pan błąd i mojemu synowi stanie się coś złego, użyję całych tych pieniędzy, by zniszczyć pana karierę w policji. Przysięgam. Nie, nie wydaje mi się znajomy. Od kilku dni go szukamy. Mam jeszcze to zdjęcie. Proszę spojrzeć. Powiedziano nam, że mieszka w tej okolicy. Nie zna pani tego mężczyzny? Proszę pani, bardzo liczymy, że nam pani pomoże. Czego od niego chcecie? Zna go pani? Reprezentujemy Watykańską Kongregację do Spraw Świętych. Nic mi to nie mówi. Jesteście z policji? Nie, proszę pani. Nie jesteśmy policjantami. Nie interesują nas kryminalne czyny tego mężczyzny. Chcemy tylko wiedzieć, co wydarzyło się w szpitalu. Nic więcej. Chcecie dowiedzieć się o jego chorobie? Więc zna go pani? Zależy nam, by go spotkać, porozmawiać z nim. Proszę wejść. Przepraszam za ciasnotę. Jesteśmy ubodzy. Proszę nie przepraszać. Pieniądze to nie wszystko. Ważniejsze są uczynki. Mój syn dziwnie się zachowuje, odkąd wrócił ze szpitala. Nie chce jeść, a nocą dręczą go koszmarne sny. Proszę powiedzieć, z jakiego powodu trafił do szpitala. Nie wiem dokładnie. Może Vicente, mój drugi syn, zna szczegóły. Zawołam go. Proszę. Vicente? Vicente! O co chodzi, mamo? Co to za ludzie? Księża. Chcą się dowiedzieć, co się stało wtedy w szpitalu. Nie. Ja o niczym nie wiem. Nie pytajcie mnie. Nic nie powiem. Synu, posłuchaj. Nie jesteśmy z policji. Nie interesują nas wasze postępki. Nie chcemy kłopotów. Chcemy tylko wiedzieć, co przydarzyło się twojemu bratu w szpitalu. Może to był cud? Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Jak wiecie, nasz syn został porwany. Robimy wszystko, by go odzyskać. Czy porywacze zażądali okupu? Załatwiamy te sprawy poufnie, by zapewnić bezpieczny powrót naszego syna. Postanowiliśmy zwrócić się do mediów, by nasze przesłanie dotarło do wszystkich w kraju. Apelujemy do rozsądku i uczuć tych, którzy przetrzymują nasze dziecko. Wiedzą państwo, co się z nim dzieje? Wiemy, że żyje i dołożymy wszelkich starań, by wrócił do nas cały i zdrowy. Jaką wiadomość chcą państwo przekazać porywaczom? Obiecuję z całego serca, że wam wybaczę.
Ale na miłość Boga, na wszystko, co wam bliskie, błagam. Oddajcie mi mojego syna. Ojcze. Umiłowani bracia i siostry, gdy Chrystus zawisł na krzyżu, razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców. Jeden urągał mu, zaś drugi go bronił. Panie, nie uczyniłeś nic złego, mówił. My, sprawiedliwi, odbieramy karę za nasze uczynki, ale ty jesteś niewinny. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus odpowiedział mu: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Ponieważ święty Dyzma był tym złoczyńcą, któremu Jezus odpuścił grzechy i którego wprowadził do raju, od owego dnia ochrania on niewinne ofiary najpotworniejszych zbrodni i zadośćuczyni za grzechy winowajców. Źle się czujesz? Nie. W porządku. Przygotuj towar. Zaraz musimy go dostarczyć. Lepiej zrezygnujmy, jeśli źle się czujesz. Nie dyskutuj, Vicente. Rób, co każę, i milcz. Zaczął wymiotować. Najpierw zwracał jedzenie, potem samą wodę. Nawet jak nie miał już co zwracać, torsje nadal go męczyły. Brał jakieś narkotyki? Skąd? Kiedy pracujemy, musimy być czyści, jasne? Towar, o którym wspomniałeś, to jakaś toksyczna substancja? Nie. Nic nie wiem o chorobie mojego brata. Nie wiem, co mu było. Nic nie wiem. Lepiej już idźcie. Jeśli mój brat was tu zastanie, będą kłopoty. On jest nieobliczalny i gotowy na wszystko. Wyjdźcie. Chcemy się z nim spotkać. Musimy przeprowadzić wywiad medyczny. Chcemy wiedzieć, na co chorował, a przede wszystkim, co mu pomogło. Sam sobie pomogłem. Nie rozumiem, za czym węszycie. Kim jesteście? Co robicie w moim domu? Gerardo, pozwól sobie wyjaśnić. Widzę, że znacie już moje imię. Co im nagadałeś, Vicente? Co im powiedziałeś? Nic, uspokój się, wyluzuj. Pytali tylko o twoje nagłe ocalenie. Ocalenie? Nikt mnie nie ocalił. Przeciwnie. Wszyscy mnie opuścili. Odwrócili się do mnie plecami. Gerardo, musimy wiedzieć, na co zachorowałeś. Zapadłeś w śpiączkę, a rokowania były bardzo niepomyślne. Musimy to wyjaśnić. Lepiej wyjaśnijcie, jak znaleźliście mój dom. Gadaj. Miałeś dziwne sny, prawda? Nawiedzały cię też na jawie. Skąd wiesz? Śledziliście mnie? Nie, Gerardo. Powiedz, co wydarzyło się w szpitalu. Te dziwne sny zawierały przesłanie od Boga. Tylko ty nie chciałeś go słuchać, Gerardo. Musimy dokładnie wiedzieć, co się działo, zanim zacząłeś wymiotować. Już lepiej było powierzyć sprawę Bogu. Sprzedaliście syna lokalnej prasie. Wszędzie pełno dziennikarzy. Niech pan posłucha. Chcieliśmy przekazać komunikat porywaczom. Zrobiliśmy to, by ocalić życie naszego syna. Żeby nas usłyszeli. To nie wiąże się ze zmianą warunków okupu. Oni na pewno je zmienią. Może nawet anulują. Tak. Mieliście z nikim nie rozmawiać.
Nie zawiadamiać mediów ani policji. Moja oferta nadal jest aktualna. Mam dla was te pieniądze. W zamian żądam wydania syna. Podwajamy sumę. Zgadzam się. Ustalcie czas i miejsce, a dam wam ile chcecie. O północy na wzgórzu Montebrino, za rzeką. Tylko pamiętaj, jeden błąd, jeden podejrzany ruch, a dostaniesz syna w kawałkach. Jasne? Będę sam. Gerardo? Źle się czujesz. Uważam, że powinniśmy odwołać akcję. Boisz się? Nie, ale spójrz na siebie. Nie będziesz miał siły się bronić. Nie powinieneś iść. Chcesz odpuścić? Teraz? Musimy dokończyć robotę. Gerardo, co się dzieje? Gerardo? Dziękuję. Zasłabłem. Jakby ktoś odłączył mi prąd. Straciłem przytomność. Miałeś drgawki. Umarłbyś, gdyby mnie zawiózł cię do szpitala. Dla takich jak my, szpital nie jest dobrym miejscem. Drgawki, wymioty, ból głowy wskazywały na udar lub ostre zapalenie opon mózgowych. Trudno wyjaśnić, jak doszło do tak szybkiego wyzdrowienia. Powinniśmy zrobić szczegółowe badania, by mieć pewność, że choroba całkowicie się wycofała. Nie wrócę do szpitala. Powiedziałem wszystko, co wiem. Teraz już sobie idźcie. Wierzysz w Boga? Co za pytanie. Pani Celio, polecała pani swoich synów jakimś świętym? Kiedy szli na akcję, żaden święty nie mógł ich chronić. Gerardo, powiedz, co widziałeś w swoich snach? Chrystusa na krzyżu. To nie wszystko. Jakiś mężczyzna o groźnym spojrzeniu wpatrywał się we mnie złowrogo. To nie mógł być święty. Gerardo, bracie, może powinieneś się wyspowiadać. Spowiedź uwolniłaby cię od koszmarów, które cię prześladują. Spowiedź, Vincenta? Mam się wyspowiadać? Po co? I tak będę potępiony. Tak, dziecko. Jedynym, który może sprawić cud, jest święty Dyzman. Pierwszy człowiek, który trafił do raju za sprawą naszego Pana Jezusa Chrystusa. I od tego czasu chroni ofiary przemocy. Tylko to mi pozostało. Błagam, pomóż nam. Tu jestem. Dobrze trafiłem? Gdzie mój syn? Gdzie jest Diego? Diego? Diego, gdzie jesteś?
Gdzie jesteś? To ja, tatuś. Czego jeszcze chcecie? Mam pieniądze. Całą kwotę. Mnóstwo pieniędzy. Gdzie jest Diego? Diego? Diego! Diego, Diego, synku. Co zrobiliście mojemu synowi? Gdzie jesteś, Diego? Gdzie jesteś? To twarz świętego Dyzmy prześladowała Gerarda we śnie. Przypominała mu, że musi naprawić popełnione zło. Dopóki tego nie zrobi, nadal będzie się męczył. Tak więc nie uzdrowienie Gerarda było cudem, lecz skłonienie go, by zwrócił to, co zabrał. Dokładnie, a teraz musimy dowiedzieć się, co to było. Przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie. Czy dostarczyliście towar, o którym mówiliśmy wcześniej? Można powiedzieć, że tak. Tamtej nocy komisarz Rodriguez zwrócił nam syna. Skąd wasza wizyta? Znaleźliście porywaczy? Nie rozumiem, jak mogli narazić nas na taki ból. Gdzie tu Boża sprawiedliwość? Święty Dyzma może zesłać na sprawcę zbrodni cierpienie, które będzie go prześladowało, dopóki nie naprawi jej skutków. Znacie tych porywaczy? Oni muszą trafić do więzienia, muszą ponieść karę. Amando, uwolnienie pani dziecka było cudem. Bóg państwa wysłuchał. Bóg nie karze. Bóg przebacza, więc państwo również. Przyszliście do nas, by poznać naszą historię. Wiecie już, co przeszliśmy. Jak możecie prosić, byśmy im przebaczyli? Przykro mi. Ale to nie będzie możliwe. Co się stanie, jeśli znów kogoś skrzywdzą? Nie chcę, by inna rodzina cierpiała tak jak my. Prosiła pani o cud i została wysłuchana. Teraz pani wiara poddawana jest próbie. Musi pani dotrzymać obietnicy. Kiedy wróciłem do domu z pustymi rękami, czułem się, jakby życie mnie opuściło. Nie byłem sobą. Dla nas obojga to była najgorsza noc w życiu, aż nagle zadzwonił oficer i powiedział, że znaleźli naszego syna w samochodzie. To, co się stało, jest dla nas wielką tajemnicą. Być może pomożemy państwu ją rozwikłać. Naprawdę nie możemy pojąć, co łączy naszą historię z nagłym wyzdrowieniem jakiegoś mężczyzny w szpitalu. Boże ścieżki są tajemnicze, lecz zawsze prowadzą ku dobremu. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób powiązani. Bądź pozdrowiona, Matko Najczystsza. Wybacz mi, ojcze. Tak dawno nie przystępowałam do spowiedzi. Amanda? Amanda? Przepraszam, ojca. Wiem, że mogę ufać ojcu nie tylko w konfesjonale, ale dziś muszę się wyspowiadać. Pragnę prosić Boga, by odpuścił mi grzechy. Co złego uczyniłaś, córko? Zgrzeszyłem. I grzeszę raczej myślą niż uczynkiem. W mojej duszy płonie gniew. Żądza zemsty na porywaczach, którą przerodził się strach, że stracę syna, szczelnie wypełnia moje serce. Chcę widzieć ich martwych, ojcze. Na Boga, dziecko, co ty mówisz? To, co czuję. Najchętniej zabiłabym ich własnymi rękami. Ale wiem, że tak nie można. To naturalne, córko. I ludzkie, że czujesz gniew i złość. Jednak nie masz prawa nikogo karać. Pamiętasz, Pan Jezus uczył nas, by nie oddawać ciosu, lecz nadstawiać drugi policzek. Stałam się uczestniczką cudu.
A świadomość jest dla mnie ciężarem. Już zawsze będę dłużniczką świętego Dyzmy. Tymczasem w moim sercu jest tylko złość. Nie zasłużyłam na błogosławieństwo, które mnie spotkało. Rozpoznano u pana śmierć mózgu, a teraz nie widzę najmniejszych śladów choroby. Niejednym jeszcze mógłbym panią zaskoczyć. Uważaj, pycha jest grzechem. Mogę już iść? Pamiętaj, fizycznie możesz być zdrowy, ale poczucie winy będzie cię nadal dręczyło. Tacy jak ja nie czują się winni i nie potrzebują przebaczenia. Więc jak? Możemy wracać do domu? W każdej chwili. Zrobiłem, co do mnie należało. Teraz nas odwieźcie. Obiecaliśmy nie wyjawiać policji waszych danych, a ty zobowiązałeś się przekazać informacje potrzebne do napisania raportu. Weźmiemy tylko od pani doktor kopię pierwszych wyników. Zaczekajcie na nas. Mam nadzieję, że to nie pułapka. Pamiętajcie, nie wybaczam zdrady. Pani doktor? Idę. Przepraszam. Co tak patrzysz? Zrobiłem, o co prosili. Teraz chcę tylko jak najszybciej stąd odejść. Martwię się. Martwię się o ciebie. O nas. Daj spokój. Przestań. Wszystko będzie dobrze. Proszę. Tu jest uwierzytelniona kopia wyników badań. Proszę powiedzieć, jeśli coś będzie jeszcze potrzebne. Matko, słucham. Wezwijmy policję. Jaką policję? O czym pani mówi? Pani doktor ma rację, to są groźni przestępcy. Musimy to zrobić dla dobra obywateli. Z całym szacunkiem, matko. Ci przestępcy, jakich matka nazwała, zyskali łaskę u Boga. Jestem pewny, że pan natchnie ich duszę pragnieniem odpokutowania popełnionych win. Zresztą, kim jesteśmy, by ich osądzać? A co, jeśli będą strzelać do niewinnych ludzi? Co, jeśli błogosławieństwo Boga ich nie zmieni? Nie możemy obwiniać Boga za wszelkie zło popełnione na ziemi. Sposób, w jaki On działa, jest dla nas niepojęty. Jestem nie gorszą katoliczką niż wy obaj, lecz ten szpital pełen jest ofiar podobnych przestępców. Dlatego zrobimy to, co do nas należy. Jezus, umierając na krzyżu, przebaczył złoczyńcy, który żałował za popełnione grzechy i obiecał wprowadzić go do raju. To właśnie za sprawą tego złoczyńcy dokonał się cud, którego jesteśmy świadkami. Dlaczego my, dzieci Boże, mamy wątpić w jego celowość? Rozum straciłeś? Oszalałeś, bo ci dwaj zrobili ci pranie mózgu? Nie, Gerardo. Mam tego dość. Wiesz, gdzie skończymy, jeśli dalej będziemy tak żyli. Wykorzystajmy szansę. Nie dam się zamknąć, bo dwaj księża mówią, że w ten sposób uratuję swoją duszę. Zbieraj się. Idziemy stąd. Nie. Postanowiłem, co zrobię. Przyznam się i dobrowolnie poddam karze. Nie zawrócę z obranej drogi. Co ty mówisz, Vicente? Co ty mówisz? Pogrążysz nie tylko siebie. Jeśli się przyznasz, mnie też oskarżą. Jasne. Tak, wszystko jasne. Ci księża zaplanowali to od początku, prawda? Przywieźli mnie tutaj, bo wcześniej przekonali ciebie. Nie. Nie? Nie, sam postanowiłem. Nie chcę spędzić reszty życia jako uciekinier. Myślisz, że kim będziesz? Jak będziesz żył? Zostaniesz księdzem? Albo poprosisz tego świętego, by cię zmienił w pięknego motyla? Jesteś przestępcą, Vicente. Takim samym jak ja. Nic tego nie zmieni. Być może masz rację. Ale nie chcę jeszcze bardziej się pogrążać.
Oddam się w ręce policji. Tylko to mogę zrobić. Ci dwaj księża pracują w watykańskiej kongregacji do spraw świętych. Niemożliwe. Interesowali się przypadkiem nagłego wyzdrowienia pewnego pacjenta. Nie ma pan racji. To nie było uzdrowienie. Poniósł karę za to, co zrobił. Ten zbrodniarz porwał mojego syna. Olivares, wyślij wszystkie jednostki do Los Gavilanes. Weź nakaz aresztowania braci Gerarda i Vincente Sandoval. Vincente, co się stało? Vincente, mam rannego. Gerardo uciekł. Przygotować miejsce. Kod alarmu czerwony. Gerardo zbiegł. Dlaczego na nas nie zaczekał? Niech to wszystko wreszcie się skończy. Nie, synu, nie mów tak. Wyzdrowiejesz. Proszę księdza, chcę się wyspowiadać. Wyznać wszystkie grzechy, jakie popełniłem. Niektóre bardzo ciężkie. Wszystkie złe czyny. A więc przyznajesz się do winy? Chcesz swym zeznaniem obciążyć brata? Nie. Mój brat nie ma z tym nic wspólnego. Odpowiadam tylko za siebie. Dlaczego nie uciekłeś razem z bratem? Dlatego, że wreszcie otworzyły mi się oczy. Zrozumiałem, że nie zdołam cofnąć czasu. Chociaż wiem, że niewiele uda mi się zmienić. Nie chcę odejść obciążony wszystkimi złymi czynami. Będę się modlił, by mój brat zaznał w życiu pokoju. Grzech jest wielkim ciężarem, a poczucie winy ciężką chorobą duszy. Na szczęście uleczalną. Czyż nie było zbrodnią? Stój! Ukrzyżowanie Chrystusa? A jednak On w chwili tak wielkiego cierpienia przebaczył nam wszystkim. Odpuścił nam grzechy. Składamy nieskończone dzięki za cud, jakiego dokonałeś za przyczyną świętego Dyzmy. I prosimy Cię, Panie, zdrajcy, podli zdrajcy, racz przyjąć do siebie swojego syna Gerardo i otoczyć go łaską. Nie potrzebuje żadnego przebaczenia ani pozwolenia, bo choć był zbrodniarzem, robić to, co chce, uzyskał nasze przebaczenie. Wiesz, kim jestem? Nienawidziłam ciebie i twojego brata całym sercem. Ale zrozumiałam, że nie mogę żyć samą nienawiścią. Chcę, żebyś wiedział, że dotrzymałam obietnicy. Nie obciążyłam was moim zeznaniem. Wiem. Adwokat mi powiedział. Jednak popełniłem w życiu tyle złych czynów. Że należy mi się kara.
Para mí no fue fácil perdonar. Przebaczenie nie przyszło mi łatwo. Pero es tiempo de seguir con Lecz vida. Teraz. Będę mogła zacząć nowe życie. Przebaczenie jest niczym łagodny deszcz spadający z nieba na ziemię, lecz jego działanie jest dobroczynne w dwójnasób. Przynosi korzyść temu, który przebacza, i temu, który przebaczenie otrzymuje. Opracowanie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst Piotr Górka. Czytał Tomasz Orlicz. So